biały serek zrobiony z mleka oraz z jogurtu, już prawie gotowy, jeszcze chwila, wyłączę, temperatura to jest około 70 stopni, wyłączę i poczekamy, aż przestygnie, wtedy będę odcedzał serwatkę od serka, a serek będzie użyty do naleśników z serem. Witajcie ponownie w mojej kuchni. Jak widzieliście na wstępie tego filmu, zrobiłem ser biały z jogurtu, który zalegał mi w lodówce i po prostu dla bezpieczeństwa wolałem zrobić ser. Jak widzieliście, powstały dwa produkty. Jeden produkt to serwatka, ja jej nigdy nie wylewam. Co z nią zrobię, pokażę Wam w następnym filmiku. Oraz właśnie zrobiłem ser. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować moją wersję naleśników z serem na słodko, tylko że zamiast mleka zwykłego będzie mleko kokosowe w samym cieście oraz troszkę będzie zmodyfikowany ser, który będzie w środku naleśników jako nadzienie. Więc co? Zainteresowani? Więc zapraszam do mojej kuchni i gotujmy razem. Do przygotowania samego ciasta potrzebujemy 220 g mąki pszennej, 3 jajka o temperaturze pokojowej, 1,5 szklanki, czyli około 400 ml mleka kokosowego. Jeżeli nie macie mleka kokosowego, można je zastąpić mlekiem zwykłym oraz wodą. Wtedy dajecie szklankę mleka oraz pół szklanki wody. Ja to po prostu tą wodę zagotuję razem z mlekiem w proszku, którego mam 120 gram, takich 5 łyżek, i przestudzę do temperatury trochę lepszej niż pokojowej, takie, żeby to było w miarę ciepłe. Oprócz tego potrzebujemy również szczyptę soli, 50-60 gram rozpuszczonego masła oraz łyżkę demerary, cukru demerara. W pierwszej kolejności dodajemy jajka oraz cukier, później dodajemy masło, szczyptę soli i dolewamy to ciepłe mleko. Dlaczego ciepłe musi być? Ze względu na to, że jeżeli damy zimne, to masło się scali, wtedy będzie ciężko je wyrobić. I na sam koniec dodajemy mąki, wtedy ciasto będzie bardziej puszyste. Do przygotowania nadzienia, czyli sera na słodko, potrzebujemy 0,5 kg sera białego. Tutaj mam takie 3 konkretne łyżki śmietany 18%. Tutaj mam wymieszane około 80 gram cukru pudru. Oczywiście zrobiłem z demerary. No, przykro mi. Oraz jest dodane około 10-15 gram cukru waniliowego. Ja tutaj mam cukier waniliowy. To jest zwykły cukier, do którego dodałem laski wanilii i to już jest jakiś czas, prawie 4 miesiące i naprawdę zdaje rezultat. I oprócz tego jedno pełne jajko. Dlaczego dodaję to jajko? Gdyż po zrobieniu naleśników ja jeszcze będę je zapiekał, więc nie ma obawy, że to jajko będzie surowe. W pierwszej kolejności mleko już mam ugotowane, kokosowe, więc ono musi wystygnąć, więc wezmę się za farsz. W pierwszej kolejności widelcem rozcieram ser. Oczywiście można ten ser przemielić w maszynce, wtedy on będzie bardziej puszysty i bardziej przypominający nadzienie do sernika. Ja jednak wolę, gdy czuć te delikatne grudki sera. Do tego dodaję cukier oraz 3 łyżki śmietany. Razem mieszam. Dalej używając widelca, a nie łyżki.
i gdy wszystkie składniki się połączą, dodaję jajko. W niektórych przepisach jest napisane, aby dodawać same żółtko. Ja dodaję białko, gdyż przy opiekaniu fajnie to wszystko dzięki temu białku zostaje jak gdyby scalone i jest takie bardziej, ja to nazywam, jędrne. Gdy patelnia jest mocno rozgrzana, podlewamy ciasto, mniej więcej 1,5 łyżki czy chochelki, rozprowadzamy delikatnie po patelni. I oczywiście ja w składnikach zapomniałem wam również powiedzieć, aby przygotować sobie również jakiś tłuszcz do smażenia tych naleśników. Może to być olej roślinny lub masło ghee. W tym przypadku sprawdzi się idealnie. Przy smażeniu pamiętajcie, żeby nie smażyć ich zbytnio mocno. Tyle wystarczy. Ze względu na to, że one później i tak będą opiekane. Z takiej ilości ciasta wyszło mi 7 takich naleśników. Teraz się biorę właśnie za formowanie. Tutaj mam folię, to znaczy nie folię, trudno to nazwać, matę silikonową, która nadaje się do pieczenia. Wybitnie, super wynalazek, lepszy niż papier pergaminowy. Jest wielokrotnego użytku, można umyć i używać ponownie. Po prostu nie przywiera do niego nic. Naprawdę, jak macie możliwość kupienia, polecam. Ale wracając do naleśników, nakładam sporą ilość i zawijam je na kopertę w ten sposób, delikatnie dociskając. I kładąc zamknięciem do góry. I tak postępuję ze wszystkimi naleśnikami. Aha, tak wygląda ta mata. Można ją użyć, nawet tu jest napisane, do 50 razy. Naprawdę świetna sprawa. Tak przygotowane naleśniki wkładam do piekarnika rozgrzanego do temperatury 160 stopni na około 20 minut. Musiałem zmienić podkoszulek, bo niestety były plamy. Tak wyglądają naleśniki w środku. Z zewnątrz są polane sosem karmelowym. Słuchajcie, ten zapach już powala. A w smaku są... Pokażę gest włoski. To powinno wytłumaczyć wszystko. Polecam naprawdę bardzo z całego serca te naleśniki. Troszkę zajmują czasu, ale są naprawdę dobre. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Jak zwykle proszę o komentarze, polubienie tego filmu oraz subskrypcję. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.